Hello, dajcie znać, czy mnie widać. To znaczy, jeszcze mnie nie widać, ale już jesteśmy podłączeni. Dajcie znać, proszę, czy słychać. Dajcie znać, proszę, czy słychać. Dajcie znać, proszę, czy słychać. Teraz chyba jest zdecydowanie lepiej. Pytanie tylko, czy mnie słychać? Hello. No dobrze, szumy opanowane z tego, co widzę, co słyszę. Szumy opanowane z tego, co słyszę. Teraz już będzie tylko lepiej. Jeszcze minutkę mi dajcie i już Wam się pokazuję. Szybciutko się tu jeszcze tylko poprzepinam. Wy już tam piszcie, co słychać, skąd jesteście, kto pierwszy raz, kto od dawna już tu z nami się spotyka.
już nie będą się powtarzać, bo już wyciszyłam. Już wyciszyłam telefon, więc już się nic nie będzie powtarzało. Ważne tylko, żeby ten odbiór tego głosu był w miarę. Już nie będą się powtarzać, bo już wyciszyłam. O, świetnie. Szum fal zniknął. Udało mi się wyciszyć morze. Aczkolwiek przydałoby się wyskoczyć na parę dni. Czemu nie? Hello, hello, witajcie kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Aneta Szostak-Sulewska. Kolejne wydanie Awans TV. Witam serdecznie. Miałam tutaj małe problemy techniczne z mikrofonem. Chciałam się przepiąć na inny mikrofon, ale... Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tego nie można spróbować na żywo. A jak już jesteśmy na żywo, to się właśnie okazuje, że coś tam jeszcze trzeba poprawić. No dobrze, to witam Was serdecznie. Nie wiem, co się uczyć. Panika. Pomału panika się pojawia. Ja pierwszy raz jestem z Suwałk. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam Suwałki. A bardzo mi się miło Suwałki kojarzą. Spędziłam tam kilka wspaniałych wakacyjnych pobytów w Suwałkach. Mam tam rodzinę, także... Miło, że jesteś. W środę rano egzamin. Jestem stałym słuchaczem. Dobry wieczór. Trzymamy kciuki. Dzień misia, słodki dzień. Tak, dzisiaj misie rządzą nami. Dzisiaj dzień misia. No dobrze, no to tak. Kto z nami pierwszy raz, to pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Aneta Szostak-Sulewska i prowadzę Awans TV, taką zakręconą telewizję, ogólnopolską telewizję dla nauczycieli w awansie. Rozkładam Wam tutaj na czynniki pierwsze wszelkie wątpliwości, wszelkie wasze lęki, rozwiewam, tłumaczę zawiłości awansu zawodowego, pokazuję, że to wszystko nie jest takie trudne, że można to przejść ze spokojem. Trzeba tylko się w odpowiedni sposób do tego przygotować, zaplanować, rozłożyć sobie te działania, powspierać się oczywiście współpracą z opiekunem stażu, z dyrektorem, z innymi nauczycielami. I wszystko to powolutku można przez to przejść. A jeśli chodzi o Dzień Misia, tak, to na naszej stronie pojawiły się takie materiały w formie PDF. Słuchajcie, bardzo mnie to wycisza, jak mogę sobie tak siedzieć i tworzyć te różne karty pracy. Także gdybyście mieli ochotę, można je oczywiście wykorzystać nie tylko w trakcie tego jednego konkretnego dnia. Można po prostu z tymi kartami, myślę, że fajnie popracować, wydrukować, wyciąć z dziećmi, zalaminować, żeby Wam na dłużej służyły. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo, bardzo serdecznie polecam te karty. Właśnie w tematyce Dnia Misia. Szykują się już kolejne produkty. Myślę, że co jakiś czas będą też produkty do pobrania dla Was, tak żebyśmy mogli się tutaj wspólnie porozwijać. Gdybyście chcieli, w ogóle to planuję takie jedno spotkanie bardziej techniczne, żeby pokazać Wam kilka narzędzi. Zresztą mamy tam już zaplanowane jedno narzędzie, dwa co najmniej. I w najbliższym czasie na pewno je Wam pokażę. Przypominam też o webinarze, tak? Trwają jeszcze zapisy na webinar dotyczący motywowania, tak? Jak motywować uczniów do pracy, także też bardzo serdecznie zapraszam na ten webinar. Są jeszcze wolne krzesełka i tam też między innymi będzie o pewnych narzędziach, które warto wykorzystać. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dobrze, to cieszę się bardzo, że są nowe osoby. Jak zawsze bardzo proszę Was o trzy rzeczy, tak? Po pierwsze, wrzucamy tutaj na luz, tak? ZUS już zostawiamy w spokoju, teraz wrzucamy na luz, czyli polajkuj, czyli udostępnij i zostaw komentarz, tak? Wpisz w komentarzu osobę, której być może to spotkanie się przyda. Bardzo proszę, zróbcie to tak, żeby inni też mogli z tego materiału pokorzystać. Więc jeśli jesteś w jakiejś nauczycielskiej grupie, jeśli pracujesz w jakiejś grupie nauczycielskiej, to bardzo proszę, udostępnij ten materiał. Jeżeli możecie, to też polajkujcie, zostawcie jakieś serduszko bądź jakiegoś kciukola w górze. I już tłumaczę dlaczego. Facebook wtedy troszeczkę inaczej czyta takie spotkanie, gdzie jest duża aktywność, gdzie jest duży ruch pod takim live'em.
i wtedy ten materiał ma szansę dotrzeć do większej grupy odbiorców, tak? Czyli osoby o podobnych zainteresowaniach co my będą mogły zauważyć ten live i będą mogły też być może z niego skorzystać. Więc jeszcze raz witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które do nas dołączymy. Witam te osoby, które są z nami po raz pierwszy. Witam te osoby, które są z nami już po raz kolejny. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam te osoby, które już rozpoznaję po Waszych zdjęciach, awatarkach. Witam Ewunię. I witam Was wszystkich. Naprawdę jest mi bardzo miło, że już 100 osób jest z nami dzisiaj. Kochani, dzisiaj chciałam poruszyć dwie bardzo... Aneta. Aneta, jesteś? Trzeba małpką. Małpka i imię i nazwisko. I wtedy ona się podświetli. Ta Aneta, której szukasz. Olga, walczę 3 grudnia, ale jakoś się nie denerwuję. I to mnie denerwuje. I to mnie wnerwia. Wnerwia mnie, że się nie denerwuje. Tak jest. To znaczy, słuchajcie, no lekkie poddenerwowanie jest wskazane, natomiast tak jak mówię, nie nakręcajcie się. Co to mi się coś psuje, ten cały Facebook? Facebook się nie psuje, to tylko tych ustawień jest coraz więcej. Dziewczyny, to już się pojawił taki wielki monitor, na którym zamontowana jest kamera, także to po prostu powstaje takie studio nagrań. Tak, dudnienie w tle już ustąpiło, tak? Już możecie w miarę spokojnie tego słuchać. Zginęły te fale. O, witam Dorotka, witam Monika, witam Arleta, Ania. Super, fajnie, że jesteście. Kochani, dzisiaj takie zaplanowałam sobie dwa tematy. Tematy główne, czyli pierwszy temat dotyczący tych nieszczęsnych lekcji czy zajęć otwartych, tak? Macie z tym duży problem, pytacie, dopytujecie, więc postanowiłam, że dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy. I drugi temat to temat dotyczący aktów prawnych, które regulują pracę. To też bardzo często pojawia się jako pytanie, tak, w ramach pracy komisji. Bardzo często gdzieś tam pada to pytanie, albo Wy się też nim tak troszeczkę nakręcacie i gdzieś szukacie odpowiedzi. Jakie akty prawne regulują pracę placówki, szkoły, przedszkola? Także dzisiaj chciałabym poruszyć te dwa tematy, tak? Czyli pierwszy temat dotyczący akty prawne, drugi temat dotyczący tych nieszczęsnych lekcji, zajęć otwartych, tak? Co to za zajęcia, kiedy możemy powiedzieć, że to są właśnie zajęcia otwarte, z czego to wynika, z jakich zapisów prawa oświatowego to wynika. I te dwa tematy chciałabym dzisiaj z Wami poruszyć. Tak jak już się wcześniej umówiliśmy, mamy na to niecałą godzinkę. Na koniec naszego spotkania informacje bardzo ważne z punktu widzenia ewentualnych spotkań, ponieważ wstępnie rozpisałam już szkolenia stacjonarne i będę chciała Wam przedstawić taką informację i króciusieńko powiedzieć, kiedy i w jaki sposób będzie można się zapisać najkorzystniej dla Was, tak, żebyście nie ponosiły zbyt dużych kosztów związanych z zapisem dla tych osób, które będą chciały się ze mną spotkać, ale to za chwilkę. I teraz tak, właśnie, przypominam Wam także, że na stronie internetowej anetaszostak.pl w zakładce akty prawne macie tam podświetloną już, podlinkowaną większość tych najważniejszych dokumentów, najważniejszych aktów prawnych, po to, żeby też było Wam troszeczkę łatwiej do tych dokumentów dotrzeć. Nie są jeszcze podlinkowane wszystkie, ale myślę, że niebawem, w przyszłym tygodniu będę miała już troszeczkę więcej czasu wolnego, w przyszłym tygodniu spróbuję Wam podlinkować już wszystkie te, które tam są, podrzucić jeszcze te najnowsze, bądź też te zmieniające, które się pojawiły, tak, żebyście mieli cały przekrój tych wszystkich obowiązujących aktów prawnych, tak? To tyle, jeśli chodzi o takie niespodziajki dla Was. No dobra, no to co? Jak pewnie widzicie, pracujemy na OBS Studio, a jeśli OBS Studio, no to oczywiście wycieczka w zasoby pewnych dokumentów. Także ja za chwileczkę zniknę. Otworzę sobie tylko odpowiedni dokument.
Dobra. No jeszcze coś mi teraz, nie daj Boże. Nie daj Boże, niech się tylko okaże, że jeszcze mi tu internet nawala. Wszystko jest ok, tak sobie myślę. No nie tak zawsze, nie tak zawsze, jak mnie tutaj zaczyna coś zarzucać. Słuchajcie, czy wy to też widzicie, jak ja się tak, jak ten obraz drganie? Wszystko w porządku. Coś nam tu dzisiaj szwankuje, coś nam tu dzisiaj szwankuje. Już dosłownie za sekundkę do Was wracam. O, już jestem. Już jestem z Wami. Już, 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 już. Już wszystko zostało. Wydaje mi się opanowane. Tylko czy wy widzicie to, co ja wam teraz udostępniłam? Ciemność. Dokładnie. Jak tu się uśmiechać, jak ciemność widać? Jak tu się uśmiechać, jak człowiek zaplanował sobie tyle różnych rzeczy do omówienia, a tu ciemność widać. Ciemność. Dobrze, jest. Kochani, i teraz tak, jeśli chodzi o te dokumenty, te akty prawne, które regulują pracę naszej placówki, pracę każdej placówki. Więc przede wszystkim najistotniejszymi dokumentami, które regulują pracę całego systemu oświaty, które regulują pracę nauczycieli, jasność nastała, wszystko jest ok. Napiszcie mi już tylko, że wszystko działa, że obraz działa, że głos jest w porządku i ja już się po prostu przenoszę w zasoby tych materiałów, które Wam przygotowałam, żeby nie przedłużać i przepraszam za te techniczne, małe problemy, ale tak jak mówię, jak człowiek sobie coś naszykuje, to no to właśnie w ostatnim czasie jakoś tak albo mi gdzieś głos ucieknie, albo obraz. To jest taka, wiecie, wyższa szkoła jazdy. Ale wracamy do ustaw.
Czyli przede wszystkim ustawy, które regulują pracę naszych placówek oraz naszą pracę. Najistotniejszą z ustaw dotyczącą nas, nauczycieli, jest oczywiście Karta Nauczyciela. Potem mamy ustawę o systemie oświaty, tak, w której mamy zapisane kwestie prawne związane z całym systemem oświaty. Tak? Zarządzanie placówkami publicznymi, mamy tutaj zapisy dotyczące oceniania, klasyfikowania, promowania. Egzaminy, pomoc materialna, tak? Potem mamy nowszy dokument, ustawa Prawo Oświatowe, tak? Jest to, jak widzicie, ustawa z 2016 roku. Jakby jest to ustawa, która powstała w wyniku reformy, tak? Systemu oświaty, tak? I w ramach tej reformy systemu oświaty powstał ten nowy dokument, który normuje już te wszystkie wcześniej zapisane w ustawie o systemie oświaty najważniejsze działania, tak? I tutaj już mamy zapisane wszystko to, co dotyczy przedszkola, szkół, obowiązku nauki, zarządzanie szkołami, placówkami. Macie tutaj omówione społeczne organy, organizacje kształcenia, wychowania, opieki, przyjmowanie uczniów do publicznych szkół i przedszkoli, tak? Kształcenie osób przebywających za granicą. I tutaj też już są zawarte kwestie dotyczące szkół i placówek niepublicznych, tak? I to jest jakby, to są takie zapisy kolejnych rozdziałów znajdujących się właśnie w tych dokumentach. Mamy też ustawę o finansowaniu zadań oświaty i ta ustawa tak naprawdę dotyczy wszystkich tych zapisów, które jakby porządkują ten świat finansów, tak? Czyli kto za co, w jakim zakresie płaci, odpowiada i jak to wygląda. Potem mamy rozporządzenia, tak? Potem mamy poszczególne rozporządzenia. I zarówno te ustawy, jak i te rozporządzenia macie zapisane na stronie anetaszostak.pl. Tak? I to są najważniejsze dokumenty, akty prawne, które regulują pracę placówek. Czyli ustawy jako akty wyższego rzędu, potem rozporządzenia jako akty niższego rzędu, akty wykonawcze do ustaw, tak? I tych aktów wykonawczych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i my musimy sobie z tego wybrać te, które dotyczą pracy naszej placówki, tak? Te, które dotyczą pracy naszej placówki. Jeżeli jest to przedszkole, to oczywiście rozporządzenia, w których opisane są najistotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania przedszkoli. Jeśli to jest szkoła, no to szukamy tych rozporządzeń, które jakby określają pracę szkoły. Jeżeli jest to placówka szkolnictwa specjalnego, no to patrzymy tutaj dodatkowo jeszcze na rozporządzenia mówiące właśnie o tym, jak się organizuje takie kształcenie właśnie dla osób z niepełnosprawnościami, tak? I to są te najistotniejsze, przepraszam, akty prawne zewnętrzne. I teraz, gdybyśmy chcieli pójść o krok dalej, to musimy się zagłębić w ustawę Prawo Oświatowe i w tej ustawie Prawo Oświatowe w artykule 98 macie zapis dotyczący statutu. I czym jest ten statut? Statut jest takim najważniejszym dokumentem w Waszej szkole, w Waszym przedszkolu, w Waszej placówce. Jest to taki dokument, który reguluje wszystko to, co dzieje się w Waszej szkole, w Waszym przedszkolu. Tam zapisane są wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące pracy, funkcjonowania Waszej placówki. Jak ja to mówię, jest to taki pełen rozkład jazdy Waszego ośrodka, Waszej szkoły, Waszej placówki, gdzie oczywiście zapisane są wszystkie najistotniejsze informacje. I teraz, gdybyśmy chcieli zagłębić się w ten artykuł 98 ustawy Prawo Oświatowe, tej ustawy, tu sobie klikacie i macie tutaj dostęp do pełnego zapisu. Oczywiście cały czas pamiętamy, że korzystamy z internetowego systemu aktów prawnych, tak? I teraz zobaczcie, tu macie Prawo Oświatowe, ustawa Prawo Oświatowe i to, co powtarzałam. Tu macie akty wykonawcze do ustawy. Tu kryją się wszystkie rozporządzenia, które
powstały w oparciu o tą ustawę, tak? Które szczegółowo określają poszczególne zapisy poszczególnych artykułów właśnie tej ustawy, tak? I zobaczcie, grudzień 2016, a tych aktów wykonawczych mamy już 106 dokumentów, tak? I tu macie, popatrzcie, każde z rozporządzeń, które jest obowiązującym, bądź też uchylonym, bo taką informację również macie, i macie tutaj też bardzo szczegółowo zapisaną, czego dotyczy dane rozporządzenie. Ale my dzisiaj nie o rozporządzeniach, to tak przy okazji, taka tylko wędrówka. No i właśnie, otwierając ustawę, artykuł 96, tak, statut szkoły zawiera. I to jest wewnątrzszkolny dokument, najważniejszy dokument w Waszej placówce. I jeżeli przygotowujesz się do spotkania z komisją, czy to kwalifikacyjną, czy komisją egzaminacyjną, to warto do tego statutu zajrzeć, tak? Warto jest o ten dokument gdzieś tam go przez swoje ręce przerzucić. Statut powinien być dostępny na Waszej stronie internetowej, na stronie internetowej Waszej placówki. Powinien być dostęp do tego dokumentu, tak? I tu, tak jak widzicie, w artykule 98 ustawy Prawo oświatowe mamy rozpisane szczegółowo, co statut szkoły powinien zawierać, tak? Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, szczegółową warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, tak? Organizację pracowni. I teraz zobaczcie, gdybyście chcieli się tutaj zagłębić, to przy okazji tej szczegółowej rozpiski dotyczącej tego, co statut powinien, macie jeszcze odesłania do poszczególnych artykułów, tak? Gdzie na przykład szukać informacji dotyczących szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, tak? O których mowa w artykule 44 ustawy o systemie oświaty, tak? Także w niektórych przypadkach macie jeszcze odesłanie do innych zapisów. Na przykład tu mamy artykuł 127, tak? Organizacja świetlicy, organizacja biblioteki, formy opieki i pomocy. Wszystko to powinno być bardzo szczegółowo opisane w Waszym statucie. I to jest ten najważniejszy dokument wewnątrzszkolny, który reguluje pracę Waszej placówki, tak? Zaraz potem po statucie jest kolejny dokument, plan pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej. W Waszych placówkach również przygotowany jest program wychowawczo-profilaktyczny. W Waszej placówce również jest taki dokument jak regulamin pracy. On też w wielu zapisach dotyczy pracy nauczycieli również, tak? Mamy też regulamin Rady Pedagogicznej, mamy inne regulaminy i procedury, które są opracowane, przygotowane na potrzeby Waszej konkretnie placówki, tak? Czyli podsumowując, pytanie dotyczące zewnętrznych i wewnątrzszkolnych aktów regulujących pracę szkoły, placówki, to bardzo proszę, pamiętajcie, ustawy jako akty te najwyższego rzędu, tak? Potem rozporządzenia, które są aktami wykonawczymi do ustaw, tak? I teraz, jeżeli zerkniecie do swojego statutu, te statuty były nie tak dawno nowelizowane, właśnie w związku z tym, że jesteśmy w okresie reformy tego naszego systemu oświaty, to Wasze statuty, był taki obowiązek, aby te statuty zostały znowelizowane, tak? I w Waszych statutach również powinna się znajdować taka strona z odesłaniem do wszystkich aktów prawnych, na bazie których Wasz statut został opracowany.
Czyli tam na pewno będą odnośniki do wszystkich rozporządzeń, które w sposób bezpośredni dotyczą pracy Waszej placówki. Więc jeśli weźmiecie do ręki swój statut, statut szkoły, czy statut przedszkola, czy statut placówki, to tam powinna być taka co najmniej jedna strona z aktami, z ustawami, z rozporządzeniami. Tam też powinny znaleźć się zapisy, na przykład uchwał podejmowanych przez Wasze organy prowadzące, bo w tych uchwałach również znajdują się zapisy dotyczące funkcjonowania Waszej placówki. Czyli idąc tak od najwyższego, najważniejszego dokumentu, to ustawy, i z takich najważniejszych ustaw to oczywiście ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty i ustawa Karta Nauczyciela. Dwie pierwsze, tak jak już widzieliśmy, dwie pierwsze dotyczą funkcjonowania systemu. Ta Karta Nauczyciela dotyczy naszego statusu, tak? Czyli statusu nauczycieli. Tu macie rozpisane swoje obowiązki, tu macie rozpisane właśnie informacje dotyczące awansu, wymagania kwalifikacyjne, awans zawodowy nauczycieli zagranicznych. Ważna informacja dla osób, które pracują poza granicami w polskich szkołach, tak? Zmiana, rozwiązanie i nawiązanie stosunku pracy, bo też nie nas o to pytacie. Warunki pracy, wynagrodzenie, uprawnienia emerytalne również dla tych osób, które gdzieś tam niebawem być może wybierają się na emeryturę. Także to wszystko zapisane jest na poziomie ustawy i potem do poszczególnych artykułów, tam gdzie jest taka potrzeba, są jeszcze szczegółowo rozpisane kwestie prawne w rozporządzeniach, tak? Jaka cisza nastała, wszyscy słuchają. I tu macie artykuł 98, statut szkoły. Co powinien zawierać statut szkoły? Można sobie to przejrzeć, można potem przejść do swojego statutu i w swoim statucie temu się poprzyglądać, tak? Także tu macie statut szkoły. W zależności od tego, jaka to szkoła, wybieramy sobie z tych punktów te informacje, które dotyczą bezpośrednio nas, zasłuchani. I na tej podstawie został opracowany Wasz statut. I teraz idąc dalej, obowiązki ucznia. Idąc sobie dalej, mamy w artykule 101 informację już o przedszkolu i znowu statut przedszkola zawiera w szczególności. I tu znowu macie rozpisane najistotniejsze punkty, przepraszam, które powinny być zawarte w Waszych statutach, Waszych przedszkoli, tak? I znowu warto sobie tutaj zajrzeć i warto sobie to porównać ze statutem w Waszym przedszkolu, tak? I tam w tym statucie Waszego przedszkola znowu powinny być informacje dotyczące tego, na bazie jakich aktów prawnych został ten Wasz statut opracowany. Czyli odniesienie do tej ustawy i do innych, odniesienie do rozporządzeń, które są ważne z punktu widzenia organizacji pracy w Waszym przedszkolu i odniesienie być może do aktów jeszcze, do dokumentów, które zostały podjęte w ramach funkcjonowania Waszego organu prowadzącego, tak? Czyli uchwały Rady Miasta, Rady Powiatu, Rady Gminy, tak? Które też tam w jakimś stopniu wpływają na funkcjonowanie tej Waszej placówki. I tu macie jeszcze, co szkoła na przykład powinna zapewnić, tak? Pomieszczenia do nauki, bibliotekę, świetlicę, gabinet profilaktyki zdrowotnej, tak? Zespół urządzeń sportowych, rekreacyjnych, pomieszczenia. Organizacja biblioteki jest tutaj też bardzo szczegółowo rozpisana w tej ustawie, tak? I jeżeli w Waszej placówce taka biblioteka funkcjonuje, no to znowu w oparciu o ten artykuł w zapisach Waszego statutu, tam już bardziej szczegółowo powinno być to wszystko rozpisane pod oczywiście potrzeby i organizację Waszej szkoły, Waszej placówki, tak? Jeżeli jest taka potrzeba, to wpisujemy
określamy tam już bardzo szczegółowo wszystkie najistotniejsze informacje, a potem jeszcze, jeżeli nie chcecie, żeby ten Wasz statut był bardzo opasły, tak, to właśnie niektóre z informacji takich organizacyjnych przenosicie sobie potem na regulamin. Na przykład zobaczcie, tutaj taka ogólna organizacja internatu, tak? Albo organizacja biblioteki, tak? I tu w statucie zapisujemy to sobie w takiej formie najistotniejszych zapisów, a potem jeszcze opracowujemy sobie na przykład regulamin biblioteki albo procedury korzystania, tak? Z zasobów bibliotecznych, tak? Mamy na przykład stołówkę szkolną i w statucie opisujemy tylko, że ona sobie funkcjonuje, kto może z niej korzystać, natomiast potem jeszcze opracowujemy sobie procedurę korzystania ze stołówki, tak? Czy procedurę, nie wiem, jakieś tam inne procedury. Wy tych procedur macie naprawdę dość dużo, jak się wchodzi na strony Waszych placówek, to można właśnie gdzieś tam sobie też podpatrzeć, poczytać, bo większość z tych procedur, czy większość z tych regulaminów jest też wypisana szczegółowo na Waszych stronach internetowych, tak? Także tak to, kochani, wygląda. Czyli podsumowując, ustawy, do ustaw akty niższego rzędu, czyli rozporządzenia, potem najważniejszy wewnątrzszkolny dokument to statut opracowany na podstawie zapisów artykułu 98 statut szkoły i artykuł 102 bodajże, z tego co pamiętam. Artykuł 102, tak, statut przedszkola. I Wy tego nie musicie znać na pamięć, że artykuł 102 ustawy prawo oświatowe mówi, co powinien w szczególności zawierać statut. Wy macie tylko wiedzieć, że najważniejsze ustawy, potem rozporządzenia, potem to wszystko, co w rozporządzeniach, co w ustawie, co w rozporządzeniu, musi być przeniesione właśnie na poziom tego pierwszego, najważniejszego dokumentu wewnątrzszkolnego, czyli statutu, tak? Potem jeszcze to, co zapisane w statucie, jeśli chcemy jeszcze bardziej uszczegółowić, to przekładamy na regulaminy, bądź też przekładamy na procedury, tak? Żeby jeszcze bardziej uszczegółowić sobie zapisy takich ważnych dokumentów, najistotniejszych z punktu widzenia naszego funkcjonowania. Po statucie macie plan pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, tak? I ten plan jakby też reguluje pracę wszystkich organów szkoły. Mamy program wychowawczo-profilaktyczny, tak? Mamy regulamin pracy, który określa te przepisy pracownicze, tak? Mamy regulamin Rady Pedagogicznej czy Rady Placówki, który też jest bardzo ważnym dokumentem stanowiącym już o wszystkim tym, co dotyczy pracy nas, nauczycieli, tak? Na poziomie Waszej placówki. No i te wszystkie regulaminy i te wszystkie procedury wewnątrzszkolne, wewnątrzprzedszkolne, które już określają szczegółowo jakiś tam wycinek pracy Waszej szkoły, Waszego przedszkola. I tak to, kochani, mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te nieszczęsne przepisy wewnątrz i zewnątrz, tak? To, co na wewnątrz, to, co wewnątrz i to, co na zewnątrz. Wszystko oczywiście musi być zgodne z przepisami prawa oświatowego. To nie może być tak, że Wasze wewnątrzszkolne akty będą w sprzeczności z tymi dokumentami, tak? Tak być nie może. Także też bardzo proszę, żeby o tym pamiętać. Jeżeli pojawiają się jakieś zmiany w przepisach prawa oświatowego, to należy spojrzeć na te wewnątrzszkolne dokumenty i być może, że je po prostu znowelizować, tak? Czy to, o czym mówiłam do tej pory, jest dla Was jasne, czytelne, zrozumiałe? Czy zapamiętamy, czy już będziemy pewni, zasłuchani? Tak, to są ważne informacje do awansu. Tak, to są ważne informacje do awansu. To jest takie najważniejsze informacje dotyczące pracy Waszej placówki, tak żebyście po prostu mieli pewność, że te dokumenty określają wszystko to, co najważniejsze w mojej szkole, w mojej placówce. Że zapisów tego, co w tych dokumentach wewnątrzszkolnych, muszę szukać w tych dokumentach wyższego rzędu, czyli w ustawy i zaraz potem rozporządzenia, tak?
I to, co w ustawach, to, co w rozporządzeniach, przenosimy do naszych wewnętrznych dokumentów i najważniejszym wewnątrzszkolnym, wewnątrzprzedszkolnym dokumentem jest statut. Statut, który został napisany w oparciu o te dwa artykuły, tak? Czyli 98 i 102, szkoła, przedszkole. Tak, żebyście mieli już jasność tego. Nie trzeba znać na pamięć tych artykułów. Trzeba natomiast wiedzieć, skąd ten statut w tej mojej placówce się wziął, tak? Że nie przyszedł ktoś tam, nie przyniósł go pod pachą i położył, powiedział, od dzisiaj to jest wasz dokument, tylko jest to dokument, który wypracowaliście sobie na bazie zapisów z prawa oświatowego. Czy ten temat możemy zamknąć? Jasne, wszystko jasne. Super. To teraz przechodzimy do tych nieszczęsnych lekcji zajęć otwartych. Sprawdzam tylko, która godzina. No to nie mamy za dużo czasu. Dobrze. Kochani, zajęcia otwarte. I znowu zabieram Was na wycieczkę. Zajęcia otwarte. Bardzo często pytacie o to, czy Wy mnie widzicie, czy widzicie już... jeszcze ja. Dobrze, że... No później tak mówię, a nikt nie krzyczy, że nie widać dokumentów, tylko ja. Czy teraz już widać dokumenty? Poczekam chwilkę. Kasiu, no i trzeba sobie po prostu zakotwiczyć, tak? Jeżeli dziś ta Suleska mówi o tym, to teraz w tym momencie sobie zakotwicz o czymś, pomyśl, co pozwoli Ci przywołać z Twojej pamięci to, o czym ja teraz mówiłam, tak? Nawet jeśli pojawi się stres, to stwórz sobie jakiś obraz, który pozwoli ci wrócić do tego tematu, tak? I to, co jest jasne dla Ciebie teraz, będzie też jasne w momencie, kiedy, nie daj Boże, komisja zada Ci takie pytanie, tak? Róbcie sobie takie kotwice, kotwiczcie sobie w tych tematach, próbujcie sobie to jakoś poukładać, przywołać z pamięci, bo wtedy jest naprawdę zdecydowanie łatwiej. Dobrze, i teraz przechodzimy do tych zajęć otwartych, do tych lekcji otwartych, o które pytacie. Czy to, co ja przeprowadziłam, to jest lekcja otwarta, czy to można uwzględnić? Oczywiście zaglądamy przede wszystkim do rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego, ponieważ ta grupa przede wszystkim pyta. I teraz zobaczcie, nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego ma zapisane po stronie powinności przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły. Dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że ja w trakcie trwania stażu muszę zaplanować sobie 2 takie godziny. 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywam staż. Potem mam dokonać ewaluacji tych zajęć w obecności, w miarę możliwości nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie zajęć, które ja prowadzę, tak? Czyli po pierwsze, muszę te zajęcia zaplanować, po drugie, muszę dokonać ewaluacji, po trzecie, ma to być w miarę możliwości w obecności nauczyciela doradcy. I teraz, żeby to wszystko miało sens i żeby to wszystko było logiczne, należy przede wszystkim zaplanować takie zajęcia. Po drugie, poinformować o tym dyrektora, że otóż, mój drogi dyrektorze, w marcu to ja bym chciała przeprowadzić takie zajęcia otwarte. Tematyką tych zajęć będzie to, to i to. Chciałabym zaprosić nauczycieli uczących tego samego przedmiotu czy innych przedmiotów, tak? Albo chciałabym zaprosić nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, albo jestem w przedszkolu i chciałabym zaprosić minimum, powiedzmy, no nie wiem, 40% czy 50% naszych nauczycieli pracujących w przedszkolu, tak? Ciebie, drogi dyrektorze, proszę o to, abyś powiadomił i zaprosił doradcę metodycznego. Bo ja takie zajęcia planuję przeprowadzić. I to jest tak naprawdę wszystko.
Czyli popatrzcie, jak dużo jest tutaj w tym jednym zdaniu, jak dużo jest informacji. 2 godziny w placówce, w której odbywam staż, dla nauczycieli szkoły, w której odbywam staż. Dokonać ewaluacji, czyli przeprowadzić te zajęcia po coś. Założyć sobie jakiś cel tych zajęć, tak? Jakiś konkretny cel tych zajęć i potem dokonać ewaluacji w obecności tych nauczycieli. Czyli po pierwsze omówić te zajęcia, po drugie zapytać, co z tych obserwacji przeprowadzonych przez tych nauczycieli wynika, jakie oni mają wnioski, spostrzeżenia, tak? Określić te mocne strony, określić to, co Wam, spróbować określić to, co Wam nie wyszło, albo przyjąć informację zwrotną, tak? I stworzyć z tego dokument. I stworzyć z tego dokument, czyli jakiś protokół, tak? Czyli jakiś arkusz obserwacji, jeżeli obserwował to doradca, jeżeli obserwował to Wasz dyrektor, tak, uczestniczył w tym, a powinien, to też dyrektor jakby w ramach nadzoru pedagogicznego ma swoje arkusze, tak, i on to też sobie odnotuje. I to jest najistotniejsze, to są najistotniejsze informacje, które dotyczą zajęć otwartych. Teraz zobaczcie, jeśli chodzi o nauczyciela mianowanego, który chce być nauczycielem dyplomowanym, to tu mamy znowu taki zapis, że mamy przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli. Zwróćcie uwagę, dla nauczycieli. Czyli to już nie muszą być tylko i wyłącznie nauczyciele ze szkoły, w której ten nauczyciel realizuje staż, tak? To mogą być też inni nauczyciele. Możemy zaprosić innych nauczycieli. Dokonać ewaluacji w obecności w miarę możliwości. Doradcy, nauczyciela konsultanta, czyli to taki troszkę niższy doradca, tak? Taki jeszcze nie doradca, ale już konsultant lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór. I znowu, jeżeli zaplanowałam, to muszę te zajęcia przeprowadzić w podobny sposób, tak? Czyli po pierwsze zaplanować sobie mniej więcej, kiedy ja bym chciała te zajęcia przeprowadzić. Jeżeli mamy 3 godziny i 3 lata stażu, tak? No to rozłożyć sobie, tak? To na przykład na 2 rok i na 3 rok mojego stażu, tak? I znowu powiadomić tego dyrektora, że w tym i w tym miesiącu, w tym roku szkolnym chciałabym przeprowadzić, tak? W przyszłym roku planuję gdzieś tam na poziomie kwietnia, maja, ale to pani dyrektor czy panie dyrektorze ustalimy sobie w kolejnym, a w tym roku zaplanowałam właśnie w maju, chciałabym takie zajęcia przeprowadzić. Jeżeli jest możliwość, to chciałabym zaprosić nauczycieli z tej czy z tej placówki, tak? I chciałabym, żeby pani czy pan podjął się poinformowania, zaproszenia, tak? Doradcy, konsultanta bądź przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny. I wy znowu określacie cel tych zajęć, tak? Co wy chcecie osiągnąć, co chcecie pokazać, co chcecie przybliżyć tym nauczycielom, tak? Jeżeli jesteś na tym najwyższym stopniu awansu, tak, w trakcie tego stażu, no to warto na przykład na takie zajęcia zaprosić waszych stażystów, czyli tych najmłodszych stażem, tak? Żeby oni też mogli doskonalić swój warsztat pracy, tak? Żeby oni też mogli tutaj poobserwować zajęcia prowadzone już przez specjalistę, przez osobę, która ma wyższy stopień, która ma już większy staż i która robi to naprawdę dobrze. I wy się tych zajęć nie bójcie prowadzić. Proszę Was też o to. Nie bójcie się tego robić, bo to jest naprawdę, to służy Waszemu rozwojowi. I znowu, tak to mniej więcej powinno wyglądać. Ale teraz mamy jeszcze coś takiego, jak... I to dotyczy awansu, tak? To już dotyczy awansu, żebyśmy ten temat sobie zamknęli. Chyba, że macie jakieś pytania. Co z nauczycielem, który skończył staż w 2019? W rozporządzeniu z 2013 nie było. Jeżeli jesteś nauczycielem, który zakończył i tego wymogu nie było, to jest coś takiego jak artykuł 126 ustawy o finansowaniu zadań oświaty i tam w tym artykule 126 są te przepisy, zapisy dotyczące tego okresu przejściowego, czyli ten staż, który został rozpoczęty na bazie tego rozporządzenia i tych przepisów sprzed wejścia tych zmian, on jest realizowany w ten sposób, który został tam wtedy wówczas zapisany, tak?
Czyli nie musimy tutaj wprowadzać zmiany, nie musimy uwzględniać tych zajęć. Natomiast w momencie, kiedy jesteś osobą, która rozpoczęła staż już na bazie tego nowego rozporządzenia, tego z 2018 roku, to tu już te zajęcia trzeba ująć i tu nie ma zmiłuj się, tak? Natomiast jeżeli jesteś w okresie cudawiankowym, jak ja to mówię, to możemy tutaj skorzystać z tych zapisów właśnie ustawy, w ustawie o finansowaniu zadań oświaty. Te ostatnie artykuły mówiły właśnie o tym okresie przejściowym, tak, że są nauczyciele, którzy mogą, ale nie muszą. Mogą swój staż opierać o ten plan napisany na podstawie tego starego rozporządzenia i możecie spać spokojnie, jeżeli tego nie zrobiliście, tak? Natomiast jeżeli jesteś w trakcie tego cudawiankowego okresu i masz jeszcze czas, to chociaż jedną godzinę takich zajęć sobie przeprowadź, tak? Taka jest moja podpowiedź, taka moja sugestia. Oczywiście Wy nie musicie tego robić. Te osoby, które rozpoczęły staż jeszcze na bazie rozporządzenia z 2013 roku, mogą, nie muszą. Te osoby, które rozpoczęły staż po 1 września 2018, muszą przeprowadzić. Macie to zapisane w powinności i macie taki obowiązek. Ale idziemy dalej. Lekcje otwarte są również prowadzone w Waszych placówkach w ramach Waszego wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, tak? I tam również mogą być wpisane takie zajęcia otwarte, tak? I wówczas oczywiście te wszystkie zajęcia otwarte, te wszystkie lekcje, które chcecie przeprowadzić, one powinny być też wcześniej zgłoszone i one powinny się też znaleźć w zapisach, dotyczących opracowanego przez Waszego dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Dyrektor ma obowiązek przygotować taki plan na każdy rok placówki, tak? I w ramach tego planu dyrektor ma tam rozpisane wszystkie działania dotyczące obserwacji zajęć, bo taki, zobaczcie, jest ich, jest taki obowiązek dyrektora i całej kadry kierowniczej, tak? Czyli osób, które zajmują stanowiska kierownicze, że w celu realizacji zadań, i to znowu jest rozporządzenie, już Wam pokazuję, byście też wiedzieli, rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, tak? Rozporządzenie z sierpnia 2017, do niego jest też tam takie rozporządzenie zmieniające, wprowadzające niewielkie zmiany, ale generalnie nadzór pedagogiczny opieramy o rozporządzenie z sierpnia 2017. I w tym paragrafie, w ustawach były artykuły, tak? W rozporządzeniach mamy paragrafy i w tym paragrafie, zobaczcie, 22, tak, mamy ten zapis, że w celu realizacji zadań dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej Waszej placówki, tak? I to jest zapis z rozporządzenia dotyczącego nadzoru. No i znowu, jeżeli dyrektor sobie w ramach swojego nadzoru zaplanował, tak, że chciałby zobaczyć takie zajęcia, na przykład teraz mamy w priorytetach, tak, mamy w priorytetach wpisane zajęcia dotyczące naszych działań związanych z prowadzeniem lekcji matematyki, tak? W priorytety jest to wpisane, to na przykład dyrektor może sobie tutaj zaplanować, że chciałby w porozumieniu oczywiście z nauczycielami uczącymi matematyki, chciałby poobserwować, chciałby poprosić tych nauczycieli właśnie o przeprowadzenie takiej lekcji otwartej, takich zajęć, gdzie właśnie będzie można
poprzyglądać się, jak te zajęcia są realizowane, jak realizowane są cele, jak nauczyciele, czy ten jeden konkretny nauczyciel prowadzący te zajęcia z matematyki rozwija te umiejętności matematyczne u uczniów, tak? Jest to wpisane w priorytet i dyrektor chciałby zwrócić na to uwagę, tak? I prosi wtedy osobę, która odpowiedzialna jest za wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, aby w ramach tego wewnątrzszkolnego doskonalenia zaplanować takie właśnie zajęcia, tak? I wtedy to już niekoniecznie musi być nauczyciel, który jest w awansie, tak? To może być inny nauczyciel, który podejmie się takiego działania i takie zajęcia otwarte przeprowadzi, tak? Ale równie dobrze to też może być właśnie nauczyciel, który realizuje swój staż, tak? I ten nauczyciel powie, ok, to mi nawet pasuje, bo będę mógł sobie to wykazać w ramach tych zajęć właśnie, w ramach realizacji tej powinności, tak? Natomiast jeżeli planujecie sobie jakieś warsztaty, jeżeli planujecie sobie jakieś zajęcia, lekcje otwarte dla rodziców, tak, gdzie zaprosiliście tych rodziców, gdzie przygotowaliście jakiś szczególną uroczystość, tak, czy chcecie poprowadzić jakieś zajęcia, w ramach których będziecie tych rodziców wyposażać w jakąś nową wiedzę, w nowe wiadomości, tak, czy umiejętności, czy wspólnie realizować jakiś projekt, no to tu już musicie po prostu pamiętać o tym, że to, co dla rodziców, oczywiście też można włożyć w działania dotyczące awansu, ale już nie w ramach tego, już nie w ramach tego zapisu dotyczącego tych 2 czy 3 godzin, tak? Bo to mają być zajęcia otwarte dla nauczycieli. Zaplanowane zajęcia otwarte dla nauczycieli, które będą poruszały jakiś konkretny, będą miały jakiś konkretny cel służący doskonaleniu naszej pracy, tak? Natomiast zajęcia otwarte dla rodziców możemy sobie włożyć do którychś z wymagań, tak? Na przykład uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej właśnie poprzez realizację zajęć otwartych dla rodziców, tak? Bo ja te zajęcia przeprowadziłam, mówiliśmy tam, nie wiem, o zdrowym odżywianiu, tak? Przygotowaliśmy sobie tam jakiś wspólny posiłek, czy zaplanowaliśmy sobie jakieś wyjście gdzieś tam, spacer, no najróżniejsze rzeczy realizujecie, tak? Wspólnie w porozumieniu z tymi rodzicami prowadzicie dla nich różne zajęcia, zwłaszcza w przedszkolach, tak? Ale pamiętajcie, otwarte dla rodziców można na przykład włożyć tu. Natomiast te otwarte dla nauczycieli muszą to być nauczyciele. Nauczyciele w przypadku przyszłych mianowanych, nauczyciele w Waszej placówce, tak, w tej, gdzie Wy realizujecie staż, w przypadku dyplomowanych, przyszłych dla nauczycieli, czyli możecie też zaprosić innych nauczycieli, tak? Czyli już mamy tutaj jakby taką informację ważną dla Was. Otwarte, czyli ja realizuję jakiś cel, prowadzę zajęcia z uczniami, obserwują mnie inni nauczyciele, obserwuje mnie dyrektor, obserwuje mnie doradca, obserwuje mnie, może mnie obserwować przedstawiciel organu nadzoru, czyli ktoś z kuratorium, tak? W przypadku tej dyplomowanych przyszłych ktoś z kuratorium bądź doradca, w przypadku przyszłych mianowanych doradca, dyrektor i nauczyciele, inni nauczyciele i potem my dokonujemy ewaluacji takich zajęć, tak? I to jest taka, to są takie dwie grupy. Jedna grupa zajęć w ramach awansu, zaplanowałam, zapisane, dyrektor sobie w ramach swojego planu nadzoru to ujął, tak, że ci nauczyciele realizują staż i tam na przykład 2 czy 3 w tym roku będzie prowadziło zajęcia otwarte w ramach właśnie tego zapisu dotyczącego realizacji stażu, tak? Dodatkowo w ramach naszego WDN-u koleżanka, która już jest ma już za sobą całą ścieżkę awansu, poprowadzi zajęcia otwarte w ramach WDN-u, bo chce nam pokazać właśnie, jak rozwijać te umiejętności matematyczne, bo to jest priorytet w tym roku, my chcemy się tutaj wywiązać i chcemy
i chcemy takie zajęcia obejrzeć, tak? I znowu zapraszamy na te zajęcia innych stażystów, żeby sobie poobserwowali, zapraszamy na te zajęcia innych matematyków, jeśli to jest duża placówka, tak? Albo zapraszamy na te zajęcia innych nauczycieli przedmiotowców, tak? Żeby mogli sobie też spojrzeć okiem fachowca na ogniwa tej lekcji, tak? Na to, czy ten nauczyciel tam się pozamykał w tej swojej godzinie pracy, czy wszystko przeprowadził zgodnie z zasadami, tak? Prowadzenia lekcji. I o to w tym wszystkim chodzi. Ale jeszcze macie coś takiego jak ocenę pracy, tak? Bo to, że na przykład w chwili obecnej ocena pracy nie obowiązuje nas w awansie, to nie oznacza, że tej oceny pracy nie ma. I znowu w ramach oceny pracy dla jakiegoś nauczyciela, dyrektor też na przykład mógł sobie zaplanować, czy to obserwacje, czy na przykład też gdzieś tam w ramach tej oceny pracy wytypować nauczyciela, który nie jest w awansie zawodowym, tak? Wytypować takiego nauczyciela do przeprowadzenia lekcji takiej otwartej, tak? Zajęć otwartych, tak? Ponieważ on go sobie wytypował w tym roku do oceny pracy, tak? Albo ten nauczyciel sam poprosił o to, żeby go ocenić, bo zależy mu na tym, żeby mieć aktualną ocenę pracy. Nie dorobku, tylko pracy. I też może takie zajęcia przeprowadzić. Natomiast czasami pytacie o to, czy, bo ja prowadzę jakieś tam warsztaty, bo ja zorganizowałam coś tam, czy to można uwzględnić, że to jest lekcja otwarta? No nie da się, kochani, jednymi zajęciami zapchać wszystkich dziur. Nie ma po prostu takiej opcji, żeby jednymi zajęciami zapchać wszystkie dziury i o tym też musicie pamiętać, tak? Planując sobie tą swoją pracę. Jeżeli to są warsztaty kulinarne, jeżeli w tych warsztatach uczestniczą inni nauczyciele, ale oni uczestniczą tam jako uczestnicy, tak? Wspólnie z tymi uczniami będą coś tam przygotowywać, no to są po prostu warsztaty. I tego już nie wkładajmy do żadnego innego worka. Jeżeli to są jakieś warsztaty plastyczne, muzyczne, tak? I znowu uczestniczą tam i dzieci, i nauczyciele, no i oczywiście przyszedł ten dyrektor i obserwuje, no to on obserwuje warsztaty, tak? On nie obserwuje, nie zawsze można to potraktować jako zajęcia otwarte i jakby tylko to, że ci inni tam uczestniczyli, potraktować, że oni przy okazji obserwowali, tak? Bo nie zawsze tak się po prostu da. Trzeba sobie to z góry zaplanować, trzeba to sobie tak na spokojnie też mądrze rozłożyć i wtedy po prostu ma to wszystko ręce i nogi, a czasami mam takie wrażenie, że wy byście chcieli po prostu jedną podjętą aktywnością zapchać wszystkie dziury. No bo tam byli i rodzice, i nauczyciele, i był dyrektor. Ale to były zajęcia dla rodziców, tak? No to skoro to były zajęcia dla rodziców, no to już zostaw to tam. A dla nauczycieli przygotuj inne zajęcia, tak? Żeby tam ten nauczyciel przyszedł, żeby miał rozpisany cel zajęć, żeby wiedział, po co on tam przychodzi, co ma zaobserwować i czym ma się z Tobą później podzielić, tak? Żeby to poszło w drugą stronę. Także tak to, kochani, mniej więcej wygląda. Zajęcia otwarte, lekcje otwarte, wpisane w awans zawodowy, wpisane w rozporządzenie, tak? Zajęcia takie mogą być też zaplanowane w ramach Waszego wewnątrzszkolnego doskonalenia, tak? I te zajęcia powinny być wcześniej zaplanowane i zapisane w plan nadzoru pedagogicznego Waszego dyrektora, tak? I on ma to zapisane tam w tych swoich tabelkach, on też sobie tego pilnuje, on też pilnuje i pamięta o tym, żeby zaprosić tego doradcę, tak? Wy sami nie biegniecie i nie zapraszacie. Zajęcia dla opiekuna stażu to jest nic innego jak obserwacja i prowadzenie zajęć. I to, że Ciebie obserwuje Twój opiekun, to nie są zajęcia otwarte. To jest obserwacja w ramach zadań, jakie rozporządzenie nakłada na opiekuna i w ramach zadań, jakie rozporządzenie nakłada na nauczyciela, tak? I nauczyciel kontraktowy, ten, który chce być kontraktowy, Wasze zadania wyglądają troszeczkę inaczej, tak? Wasze zadania
polegają na tym, aby prowadzić i obserwować, tak? Wy macie prowadzić i macie obserwować zajęcia. Macie uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna i prowadzić zajęcia w obecności opiekuna. I to nie są zajęcia otwarte, to są obserwacje w ramach Waszych powinności. Czyli Ty obserwujesz opiekuna i innych nauczycieli, Twój opiekun obserwuje Ciebie. I jeszcze dodatkowo macie tutaj zapis, że w trakcie trwania Waszego stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia. Czyli co najmniej raz w trakcie całego stażu powinien Wasze zajęcia obserwować dyrektor. On na pewno jest częściej niż raz, ale w rozporządzeniu macie też taki zapis, że on obserwuje Was przynajmniej raz. I jak ten dyrektor przyjdzie na Twoje zajęcia, to nie są zajęcia otwarte, tylko to jest obserwacja zajęć prowadzonych przez Ciebie. Jeżeli Twój opiekun przychodzi i obserwuje Twoje zajęcia, to są działania, które są wpisane do zadań opiekuna i to są powinności, które są wpisane po stronie powinności dla stażysty, który chce być kontraktowym. I to nie są zajęcia otwarte. To, że Ty się otworzyłaś na swojego opiekuna, to nie są zajęcia otwarte, tylko to są zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu, tak? I te zajęcia mają się odbywać co najmniej raz w miesiącu. Raz w miesiącu Ty obserwujesz, raz w miesiącu Ciebie obserwują. I teraz pytacie jeszcze o dokumentację. Kochani, każde zajęcia, tak jak mówiłam, powinny być zapisane w tym planie nadzoru prowadzonym przez dyrektora. Jeżeli w tych zajęciach uczestniczy dyrektor, to dyrektor ma swoje arkusze obserwacyjne, tak? I on przychodząc wie, co chce zaobserwować. Jeżeli są to zaplanowane przez Was z lekcje, zajęcia otwarte, tak, te zajęcia otwarte wynikające z tych zapisów, nie umiem tego wyłączyć i co chwilę mi się tutaj takie jakieś, to tutaj też należy, tak jak mówiłam, przygotować informację dotyczącą celu zajęć i potem dokonać tej ewaluacji, tak? Czyli po pierwsze musi być przygotowany jakiś arkusz, z którego będzie wynikało, jaki jest temat, jaki jest cel tych zajęć, tak? Na co będziemy zwracać uwagę, co nauczyciel chce nam pokazać, z czym chce nas zaznajomić, tak? I potem musimy dokonać ewaluacji, no i z tego też należy z tego przygotować jakiś dokument, tak? I podobnie w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia. Prowadzicie protokoły z takich spotkań, z takich lekcji. Macie tam też swoje wewnątrzszkolne dokumenty, tak? Swoje wewnątrzszkolne arkusze, które wypełniacie, piszecie jakieś sprawozdania z tych spotkań, tak? Więc to wszystko powinno być w jakiś sposób udokumentowane. Na pewno będzie udokumentowane w podsumowaniu nadzoru, tak? I to będzie udokumentowane przez dyrektora, ale również, jeżeli jest to prowadzone w ramach Waszego stażu, no to Wy o tym też potem napiszecie w swoich sprawozdaniach i warto też, jeżeli są to zajęcia wprowadzone w obecności opiekuna, to warto też przeanalizować i stworzyć sobie taki arkusz obserwacji, tak, czy ten, z którego korzystacie z opiekunem, taki arkusz obserwacji też wypełnić i przygotować taką notatkę poobserwacyjną, tak, jakby po dokonaniu tej ewaluacji, tak, wypracować sobie tam jakieś wnioski i taką krótką notatkę, krótki protokół z tego sporządzić. Osoby, które obserwowały zajęcia, powinny ten dokument podpisać i to wędruje do dokumentacji szkolnej, a Wy dodatkowo opisujecie sobie to jeszcze w swoich sprawozdaniach, tak? W tym sprawozdaniu, które zdajecie na zakończenie stażu. Natomiast jeśli są to zajęcia w ramach WDN-u, tak, wewnątrzszkolnego doskonalenia, no to tam macie lidera i lider też
przygotowuje sobie z tego sprawozdanie. Lider też to tam sobie w swój harmonogram umieszcza, w swój plan wpisuje, tak? I to też jakby zależy od tego, w jaki sposób jest to przyjęte w Waszej placówce, tak? Nigdzie nie ma takiego konkretnego zapisu mówiącego o tym, że ma to wyglądać tak, 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 czy inaczej, tak? To jakby w Waszych placówkach Wasze wewnątrzszkolne procedury, o których już wcześniej mówiliśmy, one to właśnie określają. Czy to wszystko jest dla Was jasne i czytelne? Właśnie, przypominam też, że w zasobach naszych kursów macie takie pakiety, pakiety, produkty dla opiekunów stażu. Tam macie rozpisane zadania, obowiązki i takie pakiety przygotowane są i dla nauczycieli, dla opiekunów stażysty i dla opiekunów nauczyciela kontraktowego. Krystynka, no ktoś taką listę powinien zrobić. Powinna być jakaś jedna osoba, która podejmie się protokołowania, tak, tego spotkania. I może nie lista, ale taki dokument, który wypracujecie, takie podsumowanie tych zajęć, tak, powinni ci wszyscy nauczyciele, którzy byli, podpisać. A jeśli mam prowadzić radę, ale nie wiem, o co ci chodzi. A jeśli mam prowadzić tą radę pedagogiczną, to czy mogę kogoś podpowiadać, jakie tematy ma zainicjować jako innowacje? Nie bardzo, Beatka, rozumiem. Nie bardzo, Beacia, rozumiem, o co ci chodzi, wiesz? Także jakbyś mogła to określić. No i tak to, dziewczyny, wygląda, mniej więcej. Bardzo Was proszę, żebyście po pierwsze te osoby, które za chwileczkę będą się spotykały z komisjami, bo tutaj czytałam na początku, że parę osób gdzieś tam się przygotowuje do tego spotkania, ale potem nas te problemy techniczne tutaj wzięły górę. Bardzo proszę też podejdźcie do tego z dużym spokojem, tak? Podejdźcie do tego na spokojnie, przygotujcie się spokojnie, odpocznijcie i na spokojnie sobie do tego wszystkiego podejdźcie, nie denerwujcie się. Czy doradca metodyczny musi być? Kochani, no tak jak widzieliście w zapisach, jeszcze raz sobie zrobimy wycieczkę do rozporządzenia. Tak jak widzicie w zapisach, w obecności w miarę możliwości. W miarę możliwości doradcy metodycznego. Więc po pierwsze, jeżeli dyrektor zaprosił, bo to dyrektor powinien zaprosić, to nie jest tak, że każdy gdzieś tam sobie biega i próbuje placówkę reprezentować. Dyrektor jest od reprezentowania placówki na zewnątrz, tak? Więc jeżeli dyrektor zaprosił, a ten doradca metodyczny nie może uczestniczyć, no to mamy podkładkę, że był zaproszony, nie przyszedł. Nie rwiemy włosów z głowy, prowadzimy zajęcia w miarę możliwości. Zaprosiliśmy, w miarę jego niemożliwości nie pojawił się, tak? Natomiast czy musi? Powinien zostać zaproszony, bo taki jest zapis, tak? I to samo jeśli chodzi o powinności dla nauczycieli przyszłych dyplomowanych, tak? Mamy w miarę możliwości nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór, tak? Czyli mamy zaplanowaną tą lekcję, dyrektor informuje doradcę, dyrektor informuje przedstawiciela kuratorium, będą mogli uczestniczyć, przyjechać, przyjadą. Nie będą mogli, wy swoją możliwość wykorzystaliście, oni nie mogli. Mianowany. Ile razy? Mianowany. W
paragrafie 7 w trójeczce przeprowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godziny w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej 1 godziny w okresie stażu. Czyli 4 godziny w roku szkolnym. Agnieszka. Na mianowanego, tak? Nauczyciel kontraktowy ubiegający się na o stopień nauczyciela mianowanego, przeprowadzić 2 godziny zajęć otwartych w trakcie całego stażu i przeprowadzić zajęcia w obecności opiekuna, tak? Czyli to nie są zajęcia otwarte, tylko zajęcia w obecności opiekuna w wymiarze co najmniej 4 godziny w roku szkolnym. Czyli jak mamy 3 lata stażu, to mamy 14, 3 razy 4, 12 godzin, tak? I raz ten dyrektor, tak? Jak pokazywałam już Wam wcześniej, to jest też tutaj zapisane. Czyli 12 i 2, 14 i raz dyrektor. Dyrektor może uczestniczyć w którejś z tych, także 14 tych różnych godzin. Chodzi o radę szkoleniową na temat innowacji. Dyrekcja mówi, że mam przedstawić innowacje i tematy dla innych nauczycieli z różnych przedmiotów, ale ja nie znam wszystkich podstaw. Chodzi o radę szkoleniową na temat innowacji. No o innowacjach to już trochę też mówiliśmy i to nie jest tak, że jedna osoba sobie wpada na pomysł i tą innowację realizuje, no chyba, że sama jest autorem tej innowacji i sama będzie realizować tą innowację, to wtedy może w pojedynkę, tak? Natomiast jeśli chodzi o przeprowadzenie innowacji, w której mają uczestniczyć też inni nauczyciele, no to tutaj po pierwsze musi być autor czy autorzy i muszą być też osoby, które będą to realizować i zarówno autorzy, jak i te osoby, które zgodziły się na realizację, powinny wyrazić tutaj zgodę, tak? Mianowany już nie musi obserwować opiekuna. Nie ma zapisu o tym, że przyszły mianowany musi obserwować. Przyszły mianowany ma prowadzić zajęcia i przyszły mianowany ma przeprowadzić zajęcia otwarte, tak? Nie ma tutaj, nie ma tu zapisu mówiącego o obserwacji i cały czas powtarzam, wydrukujcie sobie rozporządzenie dotyczące awansu i podkreślcie te najważniejsze informacje dotyczące Waszego stażu. Agnieszka, to znowu jest to wewnętrzna, wasze wewnętrzne ustalenia. Ja cały czas powtarzam, stażyści powinni obowiązkowo pisać konspekty, żeby nauczyć się tego planowania, żeby nauczyć się tej codziennej pracy, tak, dotyczącej zaplanowania celów, zaplanowania środków, rozłożenia sobie tych wszystkich działań w tym 45-minutowym czasookresie, tak, czyli zadbania o te ogniwa. Natomiast potem już przy kolejnych stopniach awansu to wszystko zależy od Was. Oczywiście godziny zajęć otwartych jak najbardziej muszą być udokumentowane. Natomiast jeśli chodzi o te zajęcia w obecności opiekuna, to już Wy sobie sami uzgadniacie, tak? Czy to będą zajęcia, po których potem będzie jakaś notatka, czy to będą zajęcia, które Wy sobie tylko wpiszecie w harmonogram swój wewnętrzny, tak? Ale generalnie chodzi tutaj o to, żeby mieć wypracowane jakieś takie niezbędne minimum, tak? Cały czas powtarzam, nie ma jakby obowiązku tworzenia niepotrzebnej papierologii stosowanej i ja jestem przeciwnikiem. Natomiast jeżeli Wy macie ustalone jakieś swoje wewnętrzne procedury, to trzeba tych procedur przestrzegać. Dlatego też cały czas powtarzam, przygotujcie sobie proste, szkolne procedury dotyczące awansu, gdzie będzie zapisane, co z czego wynika. Czy jak ja prowadzę zajęcia, mam pisać do tego konspekt. Czy jak ja obserwuję zajęcia, mam to gdzieś dokumentować, tak? Przygotujcie sobie taki zestaw, niezbędne minimum dotyczące awansu zawodowego. Przedłużcie to dyrektorowi do zaopiniowania i wprowadźcie w placówce. To też może być jakby wasze działanie w awansie, tak? Przygotowałam taką procedurę, przedstawiłam dyrektorowi, omówiliśmy ją wspólnie, została przyjęta, tak?
i już wtedy wykazujecie się jakąś dodatkowym działaniem, jakąś umiejętnością, którą, czy znajomością przepisów prawa, i w ramach tej znajomości przepisów prawa przygotowaliście, wprowadziliście do placówki taką procedurę, jeśli jej nie ma w Waszej placówce. Cały czas Wam to powtarzam, cały czas Wam podsuwam taki pomysł. Dobrze, kochani. No to teraz jeszcze ogłoszenia, szybciutko, ponieważ czas ucieka. Nie, tematu nie. Nie, Beatko, tematu nie możesz narzucić. Ty możesz zaproponować tematy i poprosić nauczycieli o to, żeby się do tego włączyli. Tak, jak najbardziej. Natomiast narzucić nie można, bo jeśli mówimy cały czas o innowacjach, to tak jak powiedziałam, innowacje, przeprowadzenie tych innowacji, po pierwsze musi być autor innowacji, a po drugie muszą być osoby, które to będą realizować i one muszą wyrazić zgodę, tak? Czyli tu nie możemy niczego nikomu narzucać. Nie musisz rozpisywać harmonogramu w sprawozdaniu. Nie. W sprawozdaniu wystarczy napisać, że obserwowałam i prowadziłam zajęcia zgodnie z zapisami w rozporządzeniu. Natomiast harmonogram warto mieć dla siebie w tak zwanej szufladzie. Tak? Mieć w tej teczce, którą tam sobie wypracujecie. Cały czas powtarzam, takie niezbędne minimum. Harmonogram. Gdzie jest to nasz? Porządki robiłam i odłożyłam awansownik. Harmonogram, jedna kartka w awansowniku. Harmonogram, jedna kartka w zeszycie, gdzie będą zapisane tematy zajęć, data i podpisy. I to wszystko. I tego nie musicie wkładać do sprawozdania, ale to powinniście mieć w swoich wewnętrznych dokumentach. Cały czas powtarzam, tam, gdzie jest opiekun stażu, tam jest dodatek funkcyjny, czyli są pieniążki. Tam, gdzie są pieniążki, tam może być kontrola. Aniu, jeszcze raz powtarzam, jeżeli rozpoczęłaś staż zgodnie z rozporządzeniem z 2013 roku, to nie jesteś zobowiązana, tak? Mamy ten zapis w ustawie o finansowaniu zadań oświaty, te zapisy dotyczące tego okresu przejściowego, czyli jak ktoś rozpoczął staż zgodnie z tamtym rozporządzeniem i na tamtej bazie napisał swój plan rozwoju, to może sobie to spokojnie realizować. Wszystko jasne, dziękuję. Super, świetnie. Dobra, dziewczyny i chłopaki, jest jakiś facet dzisiaj z nami? Dajcie znać. Czy jest z nami jakiś mężczyzna? Kochani, rozpisałam wstępnie szkolenia stacjonarne i chciałabym, żeby te szkolenia stacjonarne odbyły się w marcu. Powiem dlaczego. Potem mamy kwiecień, gdzie mamy święta, potem mamy majowy weekend długi i gdzieś tam też jakieś takie rozluźnienie. Dlatego postanowiłam sobie, że najlepszym terminem będzie marzec, ponieważ to będzie taki czas, gdzie będzie można sobie pewne rzeczy poukładać, gdzie będzie można jeszcze sobie coś tam dopracować. I mówię tu przede wszystkim o tych osobach, które będą chciały w tym roku ten staż zakończyć, tak? Będą zamykały ten swój staż. I teraz tak, 18 marca Wrocław, 20 marca Warszawa, 21 marca, z racji tego, że był Gdańsk i była Gdynia, no to wybrałam Sopot i 21 marca proponuję spotkanie w Sopocie, 22 marca Szczecin, 27 Katowice, 28 Kraków i 29 Lublin, czyli taka przejażdżka po całej Polsce. I teraz jak będą wyglądały zapisy? W środę bardzo Was proszę o dużą uważność, ponieważ od środy ruszą zapisy. I te zapisy przez pierwszy tydzień będą naprawdę w bardzo, bardzo promocyjnej cenie. Dlatego też warto pomyśleć i warto sobie ewentualnie zabukować to miejsce.
Czego będą dotyczyć te spotkania? Te spotkania będą dotyczyć tych stażów, które albo będą się w tym roku kończyły, albo tych osób, które są w trakcie stażu i chciałyby sobie jeszcze te tematy poukładać, tak? Więc powiemy sobie o wszystkich aktach prawnych, powiemy sobie o tym dokumentowaniu, powiemy sobie o tym, jak przygotować się i jak napisać poprawnie sprawozdanie i omówimy sobie, jak będzie wyglądało spotkanie z komisją, tak? I to będzie taki materiał na minimum 3 godziny plus jeszcze taka godzinka na te Wasze pytania dodatkowe, które gdzieś tam się pojawiają, tak? Czyli tak maksymalnie do 4 godzin będzie to szkolenie trwało. Część tych szkoleń jest rozpisana na soboty i niedzielę. I już Wam mówię. Tadam, polecam. Korzystam. Bardzo fantastyczne narzędzie do pracy dla każdego nauczyciela. Planer nauczyciela dostępny na naszej stronie internetowej w 3 różnych pięknych wzorach. Ten wzór zawdzięczacie mojej siostrze, bo miało go w ogóle nie być. I już Wam mówię. I teraz tak, Wrocław to jest środek tygodnia i tu byśmy się spotkali po południu. Warszawa to jest piątek i tu też byśmy się spotkali po południu. Sopot i Szczecin to są weekendy i te spotkania byłyby od 10 rano. Katowice to jest piątek i też spotykamy się po południu. Kraków i Lublin to są weekendy i tutaj też spotkania byłyby od godziny 10. I tak jak mówiłam, w środę ruszają zapisy, także obserwujcie stronę, rozważcie możliwość uczestnictwa. Będzie kilka propozycji na naprawdę fajne pozyskanie tego biletu wstępu. Oczywiście ta promocyjna cena będzie obowiązywała tylko przez kilka dni, potem cena będzie sobie tam powolutku wzrastać. I tak jak mówię, jeśli chcecie spotkać się ze mną na żywo, jeśli chcecie uczestniczyć w takim spotkaniu, to ja bardzo serdecznie zapraszam do rozważenia i do zakupienia sobie takiego miejsca, tak? Być może chcecie zrobić prezent swojemu stażyście, być może będziecie chcieli przyjechać sami, być może chcecie sobie to wszystko poukładać i spotkać się na żywo. W ramach tego spotkania oczywiście materiały, w ramach tego spotkania certyfikat najważniejsze i w ramach tego spotkania oczywiście przerwa kawowa, tak? Także tak będzie wyglądała sytuacja i od środy proponuję bacznie przyglądać się temu, co będzie się ukazywało na naszym fanpage'u, na naszej stronie, ponieważ szykujemy kilka niespodzianek, szykujemy kilka promocji, szykujemy kilka materiałów w naprawdę fajnych, przystępnych cenach dla Was. Jest, Piotruś. Adrianna, jakie zegarowe? 4 godziny. No to wiadomo, że nauczyciel ma godzinę lekcyjną. Aha, czy pytasz o godzinę te tu? W ramach szkolenia, tak? Czy w ramach obserwacji? Adrianna, bo się pogubiłam. W ramach szkolenia 4 godziny zegarowe, tak. 3 godziny zegarowe spotkania w ramach szkolenia i zawsze potem jeszcze do godzinki schodzi na Wasze pytania indywidualne, bo Wy bardzo często lubicie pytać indywidualnie, tak? Boicie się tam wychylić na forum i lubicie jeszcze indywidualnie. Także 4 godziny, tak, 4 godziny. Jak potwierdzić udział w webinarze, aby dostać dostęp? Mirosława, jeżeli mówisz o tym najbliższym webinarze, właśnie kochani, najbliższy webinar, zachęcam do rozważenia zakupu krzesełka, jak motywować uczniów do pracy, no to po zakupie przyjdzie potwierdzenie i w tym potwierdzeniu będzie link do zapisu do pokoju webinarowego, tak to wygląda. Także musisz sobie przejrzeć skrzyneczkę mailową i powinnaś po zaksięgowaniu wpłaty otrzymać potwierdzenie i w tym potwierdzeniu jest informacja dziękuję za wpłatę i pod tym linkiem proszę zapisać się do pokoju webinarowego. I tam musisz już tylko wejść i się zapisać. Mirosława, no może gdzieś nam to się przeoczyło, bo jest dużo tych różnych Waszych wpisów i tych kanałów,
dostępu też jest kilka, więc być może, że nam gdzieś to umkło, także bardzo Cię przepraszam. I tak jak mówię, po otrzymaniu, czy w Poznaniu będzie szkolenie? No nie mam Poznania na liście, ale no nie wiem. Jeżeli jest taka potrzeba i myślisz, Monika, że zebrałaby się grupa, to mogę jeszcze jakiś tam jeden termin wygenerować na Poznań. Czemu nie? No dobrze, kochani. I zachęcam też do tego, bo też będzie na pewno taka sytuacja, że przy zebraniu się większej grupy piszcie do mnie i wtedy też będziemy mogli tam jakieś jedno dodatkowe krzesełko dostawić, tak? Ale w środę obserwujcie bacznie stronę, w środę pojawi się kilka fajnych propozycji dla Was dotyczących właśnie naszych produktów na stronie. I jeszcze raz przypominam, piękny planer w trzech kolorach. To jest pudrowy róż, który zawdzięczamy mojej siostrze. Piękny planer, fajnie się sprawdza. Bardzo fajnie sprawdza się kieszonka, w której można fajnie sobie tutaj nosić jeszcze dodatkowe karteczki. Planery dostępne na stronie internetowej. Na stronie internetowej dostępne też awansowniki dla tych osób, które ewentualnie rozważają, są na początku stażu. Można tam sobie świetnie wszystko rozplanować i mieć też potem wszystko w jednym miejscu. To co, kochani, ja Was żegnam, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. No i oczywiście, tak jak mówię, obserwujcie w środę, bacznie obserwujcie nasz fanpage, ponieważ będzie się dużo działo. Pozdrawiam serdecznie, ściskam cieplutko i oczywiście nie wyrobiłam się w godzinę. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Buziaczki, pa, pa.